Siemaneczko, jestem PP Tom Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj mam dla was smutną wiadomość. W sumie dla siebie taką samą mam smutną wiadomość. A chodzi mianowicie mi o moją nowarkę, którą kupiliśmy do finansowania. Nowarki Kuboty. No i stała się rzecz z pewnym nie wiem, entuzjazmem. No, krótko mówiąc, zajomali mi ją. Niestety. No, kasiorka poszła, no wiadomo gdzie. Teraz poszedłem do prawnika, pewnie o 1000 zł, bez sprawy. Odchodzi się od dyskamy. Niestety, no... Jeszcze nie jesteśmy na... Jeszcze... Człowiek nie pomyślał o tym, żeby założyć kamery na gospodarstwie, ale widzę, że teraz to będzie już priorytetowa robota. Rzecz, nie jednak to już ogarnąć na moim gospodarstwie. No i co, lodowarka poszła. No ktoś pocieszył się. Ktoś się pocieszył tym faktem, że ją zajmował. No i co? Jesteśmy bez lodowarki. Nie ma jak no, wypychać obornika od byków, ładować TML-ów, wiadomo. Mamy, wiadomo, jeszcze odtwora mamy, tak? Ja czemu nie chcę mi się tu włączyć, no ma coś widzę, żeby się poknąciło. Trzeba zrobić ten magiczny sposób. A my lecimy teraz pasować i będziemy wam wiadomo, prócz mówił. To jednak dalej. No i co? No zajmali mi. Człowiek, no, zrobił w pewnym sensie głupoty, że nie założy tych kamer, tak? I no co, lodowarka poszła. Więc teraz sprawy sądowe, prawnicze, tak powiem, bo może ktoś tutaj z sąsiadów może będzie wiedział co i jak, nie wiem. Policja ułatwiła. Ja sobie tam skoro już mniej więcej próbuję ogarnąć, ale prawdopodobnie ładowarki to już nie uzyskam. Z tego względu, że prawdopodobnie to była grupa zorganizowana, ponieważ ja kluczyki miałem wszystkich maszyn, można powiedzieć, od każdego pojazdu kluczyki mam w domu. Więc to ktoś musiał być, kto no, miałby taką właśnie możliwość, nie wiem, czy dorobienia, czy zarówno może mieć taką ładwarkę, nie wiem, na jakiej zasadzie, czy takie same kluczyki mogą być do jeden ciągnik do, powiedzmy, do każdej ładwarki można przypiąć. Tak to mogę powiedzieć, w cudzysłowie. No i nic na to człowiek nie poradzi. Więc, no, jesteśmy teraz, no, w czarnej, wiadomo, gdzie. Więc, no, nic na to człowiek nie poradzi. Dzisiaj bierzemy sobie klasę, chciałem powiedzieć, case'a do przypalenia w klasie, z tego względu, że tylko ja to muszę jakiś trochę mieście bijak do tego ustawić, bo też nie chcę grzać tą pracą, nie wiadomo jak prędko. Masujemy siano, bo siano nam potrzebne, jeszcze będziemy mieli sianą kieszonkę, jeśli zdążymy. No i co, no człowiek, no jak powiedziałem, zrobimy głupotę. Nie zainstalował kamer, teraz mamy, to jest ostatni, no teraz co, szukanie minnych. Wiadomo, za zgłoszenie swego do agencji, no do policji, więc zobaczymy co oni tam zrobią. Wiadomo, ja gorsze, to jest ta agencja z tego względu, że to była ładwaka na program, wzięta i nie czekać się, 50 kg walki, czy ja mam, nie wiem, 50 kg, chciałem się upewnić. I teraz tłumaczenie, bo jeszcze mógłbym tylko 2 lata, jeszcze musiałem ją trzymać. Czy rok, nie pamiętam już mniej więcej. Dopiero mógłbym ją sprzedać, no niestety, no co, nie moja wina, zarąbali ją. Teraz jeszcze coś się okaże. Może być to tak zrobione, że będę musiał ponieść koszty zakupu, czyli chodzi mi to bardziej o przekupić ten kawałek, bo tego już mi to dalej te pole. Ta łączka, nie ma gdzie się wygięcić. I będę musiał po prostu prawdopodobnie ponieść wszystkie koszty, które poniosłem zakupem, czyli znaczy, że dostałem 60%, ja dokładałem
40, mimo wszystko to było 180 tysięcy. Z Gabiaką było to chyba ponad 200, z Gabiaką było chyba 180 tysięcy, z tym stylu by chodziło. Nowaka ma naprawdę z wysokiej półki bana. No i co? Teraz się może okazać, że ja jeszcze będę musiał podnieść 100% moich kosztów, co jest abstrakcją, bo ja tylko dostałem 60%. Mogę podnieść 100%, czyli 400 tysięcy prawdopodobnie będę musiał oddać, bo jednak się nie wywiązałem z tego, mimo że ja tej ładowarki nie sprzedałem, tylko ją mi zajmali, tak? No to będzie taka możliwość, że prawdopodobnie będę się okazał na oddać 400, chyba 50 tysięcy, jak nie mylę. Boląca to sprawa, bo jeśli faktycznie sprawi agencja, że będę musiał oddać te abstrakcyjną sumę, która naprawdę by mogła mnie tutaj, no nie oszukujmy się, pozwolić się rozwinąć. No to co? No to teraz agencja jeszcze będzie wymuszała na to, żebym ja po prostu musiał zapłacić, może oddać pieniądze, których, no, za maszynę, które już faktycznie mam odwalić, nie mam, bo używałem ją, nie wiem, no, 120 godzin miała, 150, coś w tym stylu, no wiadomo, dużo nie miała, no bo ona praktycznie mu wypychała obornik i zarówno miała tylko reakcję paszowozową, tak to można powiedzieć. No co, boli to, niestety, ale dlatego tak, no nie za bardzo to wszystko wiem, jak sklejać, to trochę też na to pieniądze dzisiaj robiłem, bo z tym grabieniem, aby to zgrabić, z tego względu, że mają być pogody trochę sobie. Trzeba po prostu porobić tu parę rzeczy. No co, no nic, człowiek no to nie poradzi. Czekajcie, ja muszę jedną rzecz zrobić. Może mi to poprawi wydajność przy nagrywaniu. Dobra. No i na co, człowiek nic nie poradzi. Na zagęceniu człowiek nie wygra bardziej. Więc zobaczymy. No, agencje, powiedziałem, że jeśli tak będzie, no to ja do końca roku nie będę budził za to. Ubezpieczyciel też na szczęście miałem ubezpieczoną tą ładowarkę, bo to było niby za gotówkę, ale wiecie, na szczęście jakoś się tak wziąłem i ubezpieczyłem tą ładowarkę, bo mówię, czy to ubezpieczenie na szybę, czy to na oponę, czy nakolwiek coś innego. Właśnie i odnośnie kradzieży, bo to w sumie agencja to była wymagane. No ale wiadomo, ubezpieczona była na 450 tysięcy, a ile ja finalnie dostanę pieniążków, tego nie wiem, no. Boli to, ale nic za to człowiek nie płaci. Zajmowali, teraz człowiek przekonany, pojutrze prawdopodobnie, jeśli wszystko później zgodnie z planem, będę podpinany tutaj już te kamerki, bo już naprawdę no, nie chcę mieć nerwów, nie chcę mieć na kolejnych niespodzianek. Myślałem, że bardziej ukradną ciąg na kładowarkę, no ale widać, chyba jakiś tam ktoś musi mieć zbyt na tą kładowarkę, skoro po prostu ją zajmali. Tak to można powiedzieć. No życie, po prostu życie, którego człowiek nie przewidział tego, tak? Stoją takie maszynerie tutaj na gospodarstwie, a zajmali no, maszynę, które by nawet nie pomyślał, że będą w stanie mi ją zakłócić. No, niestety. Ale takie życie pod tym względem. Tego tak też wszystkiego nie było. Człowiek mnie jeździł, złatwił to wszystko. Zobaczymy teraz, jak to wszystko finalnie wyjdzie. No, mam nadzieję, jestem pod cichym. Mam taką cichą nadzieję, że jednak chociaż dostanę chociaż część od tego ubezpieczenia, że. No mówię, ładowarka była ubezpieczona na jakieś 400 tysięcy, 450, nie pamiętam dokładnie, ale ja dawałem 450 tysięcy. No, ładowarka wiadomo nie była aż tak chyba ubezpieczona w pewnej kwocie, no wiadomo. No chociaż mi chociaż dostawał tu stówę. I musiałbym oddać tą agencji te 450, mimo wszystko, no to 350 tysięcy kredytu, no, będzie musiał urazić, no, nic za to człowiek nie poradzi, no, to jest siła wyższa, no, ale już wiem, że chyba z programów unijnych to ja korzystać w moim gospodarstwie już nie będę, będę skrupulatniej wszystko ogarniał pod względem praw, tak to można powiedzieć. Wiecie, takie to życie. Ten napis będzie ogarnąć to wszystko
Bardziej boję się tego, że właśnie będę musiał zwracać pieniążki w agencji. Tego się najbardziej boję. No nie ukrywam. Dla mnie to byłby konkretny strzał w kolano teraz, bo za 450 tysięcy ja już miałem dogadywaną oborę właśnie na 70 sztuk pitba. Więc wiecie, no to trochę boli. Jedynie co, jeśli miałbym brać teraz na dofinansowanie, co też można powiedzieć w pewnym sensie nie byłoby głupie z jednej strony, to tylko obiekty, wstawianie, nie wiem, wiatr, właśnie obory, czy czegośkolwiek innego, czy garaży, nic co by można było po prostu tak sobie wziąć i wynieść. Myślałem, że ciągnik mogą będzie wziąć, mówię, bo klas jednak nie jest starym ciągnikiem. Klas, myślałem, że co pierwsze to będzie klasa, no ale widać, klas był bardziej zamknięty, bo tam ja jeszcze trochę taki bajer zakładałem wcześniej. Chyba to mnie uchroniło, że może klasa też nie wzięli. No bo tak, jedynie co wzięli, mówię, to było takie. Ale też widziałem, że grzebali tutaj w temacie tego klasa, klasa, przepraszam, Case'a, co trochę mnie zdziwiło. Do niego dużo by pieniędzy nie dostali. No ale jednak podali do klasa, którego właśnie mamy, czy to napęda. No ale widać, to bardziej chyba chodziło o jakimś, nie wiem, może jakiś zbyt właśnie tak typową maszynę mieli i chcieli to wziąć. Wiadomo, handlarzyki w Polsce, złodzieje, czy to z Polski, czy z innych krajów, można powiedzieć. Chcę nie powiedzieć tylko o Polsce, bo tam można jest na wschodniej granicy. Mogą wziąć sobie. No i co? Mówię, to do Case'a chcieli się dorwać, ale coś tam widać. Na szczęście się to uchroniło, bo mocno psidzia mały, tak to powiem, brzydko. No i wiadomo, no, człowiek był przemęczony, tego teraz bycie nie słyszałem, ale tam dać ojciec wyskoczył. Wiadomo, to już pojazdu nie było, bo wiadolaka stała tam właśnie przy oborze, tu z tyłu. No to bezpośrednio z domu nie widać tego, więc tylko psy działamy, ale nie wiem, czy ktoś tutaj dzwonił i mówił, że nie wiem, jaka to koncepcja była tego wszystkiego, tych złodziejaszków. No ale widać, ktoś musiał tutaj długo już u mnie, tak powiem, śledzić w cudzysłowie, monitorować to wszystko, że tu jednak kamer nie ma, że jednak są takie pojazdy. A ja nie mówię, że może też się okazać, że ja to mówię dzisiaj, że okradli, a jutro wstanę, może kuźwa, to będzie zajebane. Nie wiem, sprawdzone ciemniki. Też to nie jest powiedziane. No, jeśli mi sapierniczą klasa, czy będę czy jakikolwiek ciągnik, to ja się zachlastam, tak? No nie oszukujmy się, no człowiek inwestował dość swoje pieniążki w to wszystko. Ja mediował się, żeby tylko dostać krwawice, można powiedzieć, no zrywa sobie ręce, tak można powiedzieć, zrywa mięśnie, niszczy psychicznie głowę sobie, tak, żeby tylko jednak wszystko dobrze poszło. A tu jednak złamali podwagę, chociaż tutaj trzy wioski dalej, to też mi troszeczkę zdziwiło, okazało się, że to nie był, tak to powiem, jeden rzut, taki jedna sytuacja w pokoju właśnie mojego gospodarstwa, tylko dwa wioski dalej, trzy wioski dalej, przepraszam, ukradli 70 sztuk bydła. Gościowie wszystkie bydło wynieśli. Gościu pojechał na wesele. Gościu pojechał na wesele. No i wiadomo, no gościu najął sobie znajomego, który miał pilnować. No ale wiadomo, że mówi, tutaj mam, mówi bramę, wszystko pozamykane, wszystko na czujniki. Znaczy na czujniki, tam nie wiem, co brama na czujniki, nie wiem, nie wnikam. Gościa nie znał. Ale tylko słyszałem to. No i gościowie wynieśli, no mówię, 7 sztuk bydła wynieśli z budynków. To w ogóle to już jest makabrycznie. Jak oni teraz mieli wynieść 162, no to ja mówię w ogóle wiedzieć plajta, dziękuję, dobranoc i finito. No gościu 70 sztuk bydła, 40 krów dojnych i takiego bodajże 20 jałówek i 10 byków chyba, coś takiego.
No tutaj też gościu no złamanej kurwa kredyty. Buki miał akurat na odstawę teraz, mówił w przyszłym tygodniu, miał podobno do odstawiać te byki. No i co? Byki chyba piękne, bo gościu właśnie, który ode mnie odbiera, właśnie odbierają chłopaki ode mnie te byki, to mówili, że no przykra sytuacja, bo byki miał naprawdę fest, takie 800, takie praktycznie może być minus 800 do 970 kilo. On tak przeważnie te byki ma, bo nie byłem tak już tak zajebiście tuszy byki, nie mówię. Że tam kurwa pod chyba 8 tysięcy za sztukę bierze, ale tu tam już nie będę wnikał, ile tam prawdy w tym jest, ale pewno wiem, że gościu wygadnie. No i teraz realnie prosił, chyba taka z jego strony inicjatywa, czy no, ktoś by nie pomógł pod względem właśnie tego bydła, czy ktoś by nie mógł, nie wiem, parę cielaków chociaż mówi stawić w niego, bo różnie to bywa, tak? No gościu kurwa zapiędalał tyle lat, maszynków tam pięciu takich dużych nie miał, bo akurat on bardziej był, tak powiem, usługówki sobie najmował po prostu do wszystkiego praktycznie, bo on był gościu, tego zasłyszałem, no nie był chętny do kupowania swoich maszyn, po prostu usługi tam wiadomo, podstawowy jakiś pokrożutnik to miał, ale prasa, ściekania czy kombajn, no to po prostu mnie najmował. Było mu to po prostu na rękę. Powiedział, jeśli bym teraz miał te maszyny takie, powiedzmy, pokroju, mówi, nie wiem, jakiegoś case'a właśnie jak mojego, powiedzmy, czy jakiegoś Holanda, czy coś, no to jakby to jeszcze mu zajebali, to bym się w ogóle wziął jeszcze w kredycie. To ktoś powie teraz, po to na co kredyty, bo on kredyty po prostu brał na budynki, bo on po prostu teraz miał stawiać obory na chyba bodajże 50 sztuk, bo chciał po prostu zwiększyć sobie właśnie ilość, wziął sobie kredyt, miał teraz stawiać obory, no i co, teraz mi postawił obory, jak z tego, jak teraz ja mam tych co trzymać, bo tyle mi zajebali. No i tak jak wspomniałem, z jego inicjatywy wyszło to, żeby po prostu wziąć i czy była możliwe, żeby ktoś mu dał parę sztuk. No i tak ludzie sceptycznie po prostu podchodzą do tego. To się nie dziwię z jednej strony, bo to wiadomo, ktoś nie chce, chce mu odprowadzić swojej prawicy, chcesz oddawać to ze sobą. No ale tak sobie ja sobie pomyślałem, no gościu, no ma ciężko. Wiadomo, ja mu bydła nie dam, no bo sam zwijam, tak? A tak sobie po prostu myślałem, szczerze, co by było, gdyby mnie to spotkało. No i można powiedzieć, że mnie to spotkało, tak? Tylko nie w sensie bydła, tylko w sensie maszyny, tak? I tak sobie myślałem, czy po prostu nie, chociaż nie wziąć i nie... Nie powiem tylko trochę materialnie, tak? Żeby po prostu jechał, nie wiem, kupić sobie parę jałówek, czy właśnie jakichś byków. Po prostu, żeby chłopina sobie mógł dalej funkcjonować, tak? Pod tym względem, no bo co? No, gościu całe życie robi na gospodarce, nic innego nie potrafi, można powiedzieć sobie, nie ujmując gościowi oczywiście, nic nie może, nie umie nic innego robić poza gospodarowaniem. No sobie myślałem, no patrzyłem ostatnio na internecie, po ile tam mogłyby być jałówki, takie małe, tylko chociaż nawet te cielaocatki tak zwane. No i po 1200, 1000, w zależności jakby to wychodziło. No i tak sobie myślę, czy po prostu, nie wiem, tak sobie myślałem, wiadomo, mnie to też spotkało, też nie wiem jak wyjdzie teraz ze mną, to można powiedzieć, ale ja to jakoś powinienem poradzić, tak? Na opłatego to mogę iść sprzedać ciągniki i ja tam sobie to postuję, tak? To jest tylko maszyna, którą ja straciłem. To gościu stracił, można by powiedzieć, dobytek życia. Jednak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy 30 tysięcy po prostu na te chociaż cielaki, czy tam na cokolwiek, co będę planował kupić, po prostu mnie sobie nie sponsorować. Tak to można powiedzieć, no bo wiadomo, jak to może być. Może być w przyszłym roku, że ja będę miał, może być nawet w tym roku, że nie wiadomo, co to się może zdać. No bo jałówek to akurat ja nie mam, sam mam dopiero dojny, zresztą dopiero jakoś ogarniałem, tak? Więc tak sobie myślałem po prostu,
No bo tak patrząc, no 30 tysięcy, no to jak po 6 tysięcy za na krowę, no to macie 500 krów. No to nie wiem, bo ewentualnie sobie będzie krowy kupić. Jeśli no by jak miałem dobrze, oczywiście też po prostu trafi. No bo tam gość trochę tych pieniążków też tam miał, bo tam chyba 50 tysięcy, mówi, miał gotówki w swojej bez kredytów. A kredytu jeszcze wziął teraz chyba 4, jakieś 370 właśnie na tą oborę. Coś takiego. No i 50 to mówi, na jego na to budynki na tą obawę powinno mu starczyć. No teraz musi kupić bydło. Tego tak mówię, chociaż te punkty symbolizują 30 tysięcy, mówię, dam, tak sobie myślę, bo po prostu dam i gościu, nie wiem, jak się wyprostuje, to może mi odda, jeśli nie, no to i tak powiem, ja będę zadowolony, że będziemy gościu coś ogarnąć, no bo każdego nas to może spotkać. Po prostu, więc. Trzeba jakoś to kombinować. Też myślałem tak szczerze, no trochę tylko z drugiej strony to byłoby z mojej strony też może przesada, bo ja lubię pomagać, jeśli mam możliwość. Czy to życiu realnym, czy to właśnie ten. I tak sobie myślałem nawet, żeby nie wziąć kredytu i po prostu postawić tego gościa na nogi. Po prostu no, ewentualnie pisać klauzulę, że no końca roku on po prostu spłaca mi odsetki. To nie wiem, czy życie ani by tak się poszedł po prostu. Jego można powiedzieć w cudzysłowie. Jakby to powiedzieć. Żrantem było. Do niego i po prostu to wziął i ogarnął, ale nie, kredyt może jednak jest zbyt ryzykowny, mówię, około 6 tysięcy, będę brać nawet te 40, bo tam takie zaskoczniaczki oczywiście mam, może ona pracuje, to tam żona już tam pomoże z tym wszystkim. Ogarnąć chyba jeszcze jeden miesiąc, wiadomo. Teraz jeszcze mam 30 tysięcy, mają ludzi do zapłacenia. Właśnie właśnie za psianie kukurydzy teraz. A, i odnośnie, bo dzisiaj tak to można powiedzieć. Siedziałem sobie, nabiłem sobie łąki, bo mam jeszcze pole, łąkę, przepraszam, na kieszonki do ogarnięcia. I tak sobie myślałem, że łąka, którą mam za gospodarstwem, tak to można powiedzieć. Taka nie w 5-10, miała być kukurydza. A tak sobie pomyślałem, mam taczki do wysiewu sonecznika. Mam taczki do wysiewu sonecznika. I tak sobie pomyślałem, że chyba zamiast kukurydzy tam nasieje sobie słonecznik. Kukurydza będzie na dwóch kawałkach, czyli tu, gdzie jesteśmy aktualnie, i będzie właśnie, znaczy już zasiana jest na przy gospodarstwie, tam można powiedzieć. Więc myślę, że takie dwa pola powinny starczyć. Patrzę, że w tym roku jeszcze muszę doinwestować prawdopodobnie silosy, ewentualnie ostatni rok będę miał bez silosów i będę planował postawić taki jeden, taki dość no jebitny silos, bo na samej krowie potrzeba mi gdzieś 800-700 tysięcy litrów ton kukurydzy. No to więcej tego tonażu potrzebuję. Więc pewnie w przyszłym roku, jak sobie pójdzie zgodnie z planem, będę chciał ogarnąć sobie właśnie te silosy. A potem mogę zobaczyć, jak to wyjdzie. Ale jeszcze wracając, może chciałem zapytać, czy dobrze myślę, żeby gościa pomóc, gościowi pomóc, no bo to jest tragedia. Gościu też, no, zadłużył się teraz na tym postawienie tego obiektu. Będzie to stawiał, mimo wszystkich przeciwności. Ale prawdopodobnie. No bo innego wyjścia nie ma, bo teraz bank, nie wiem, jakąś tam umowę dziwną spisał, nie wiem, czy to banków tak wcisnął, czy coś, ale no, nie mogę czego kredytu nie może oddać. Nie może spożytkować na inny cel właśnie na zakup tego bydła, tylko musi po prostu mieć to postawione tak, jak to powinno być. Nie wiem, czy to ma z agencji, nie wnikam, bo wiadomo, że każdy ma inaczej. To ogarnięte, więc. Tak mówię, 30 tysięcy jest to skromna suma, ale myślę, że by gościowi naprawdę pomogło to na jakąś chociaż krótszą metę, tak? Żeby mieć na te podstawowe opłaty, bo opłaty są dość spore. Nie oszukujmy się. A chociaż te 5 krajów czy 6 teraz ja bym mu dał, ktoś by tam rzutkę podobno tam już mają zrobioną.
Może ludzie też powpłacą parę groszy i to ogarną. My teraz zastanawiamy jedna rzecz, jak to zrobić? Maszynę też, te tysiące też jest ciężko, niby jak ukaniesz, to też powinno być ciężko jakoś to przekombinować. Więc myślałem, że może i z bydłem tak samo, nawet jak bydło można być szybciej ogarnięte i zwinięte niż maszyna. Podejrzewam, że jeśli ktoś brał, no to podejrzewam, że za rzeźnie. Bez kolczyków, pewnie bez paszportów, nie wiem jak to tam powiedzieć. Dziwne. A to tam teraz z tym jest wszystkim. Może ktoś na rzeźni bezpośrednio zabił, nie wiem. Chuj wie, jak to mówię. Ale gościmy, jest ostatnie, nie małe. Pieniążki, no niestety. No ale ludziska, ja nie przedłużam. Ale w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, to ciepłe w górę komentarz, linki za oglądanie i trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć!